Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dziś nietypowo, bo w demku gry Core Keeper. A dlaczego demku? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Kolejny festiwal Steam Next, więc czas zobaczyć parę gierek. A czasu na streama nie ma, więc no, lepiej zagrać chociażby na odcinkach takich pojedynczych. I tak, jak znajdę jakąś grę, stwierdzimy, że właśnie pokażę wam co i jak. I cóż no, zaczynamy od Core Keeper. Czyli gry, która w sumie zaciekawiła mnie swoim konceptem. Swoim, powiedzmy, zapowiedzią. Jesteśmy pod ziemią. Zasilamy jakiś potężny artefakt i kopiemy. Jak będzie działać, co i jak, nie wiem. I powiem szczerze, nawet nie wiem, czy będę musiał coś sprawdzać. Szczególnie tylko, jako że jest to pierwsze dosłownie uruchomienie, to pozwólcie, że tylko ustawię jedną rzecz i rozpoczynamy gierkę. Zobaczymy, jak będzie. Save i icon. I tak nie wiem, co to będzie, ale widziałem od takiej ładny grzyb. Okej. Okay. Nie wiem, jak nazwać, więc nie wiem. Niech będzie. Okej, okay, dobra. Charakter slot hardcore. Albo. A, okej, okay, czyli jak zginiemy, to koniec. A standardowe respawn. Bierzemy tak. Jakiegoś randoma poklikam 20 razy, jak mówiłem, chciałbym zobaczyć gierkę. Bardziej niż powiedzmy się przejmować czymkolwiek innym, więc. Okej. Okay. Niech będzie taki wygląd, a teraz przy okazji jeszcze widzę, że jest tu kwestia wielu ciekawych rzeczy, jak nawet tutaj poza wyglądem, którego nie chcę mi się customizować do końca, mówiąc szczerze. No tak, trochę czasu brakuje, ale też są jeszcze backgroundy, które jakieś rzeczy mają. Mamy nomada, który z tego co widzę jest zwykłą osobą bez żadnych no umiejętności, ale ma wszystkie możliwości, nie ma nic na start. Explorer, który ma bonusy do biegania, ma małą latarnię i 3 racje żywnościowe. Nie wiem, na co się to przekłada, ale okej. Okay. Górnik, 3 do kopania, 3 do żywności, 1 do kilofu. Tutaj mamy fightera, czyli takiego wojaka, który ma to samo, tylko że do walki. Kucharza, 8 grzybków, garnek i gotowanie. Dobra, jest tak dużo, ale powiem wam szczerze, jako że nie chcę się tym zajmować zbyt długo, to... No, bierzemy po prostu sobie górnika, żeby mieć kill off i lecimy, zobaczymy co dalej. Miejmy nadzieję, że gierka będzie tak dobra, jak się zapowiada. Bo jeśli będzie, to będzie super, mamy... No, tutaj opcję koopa. A teraz tak, w miejscu odległym od wszystkiego innego. Jesteś częścią grupy odkrywców, czy tam badaczy przechodzących przez las. Czując dziwną obecność, zauważasz coś pomiędzy drzewami. Wciągany przez to podchodzisz do dziwnego reliktu i już sięgasz po niego ręką. Gdy tylko go dotykasz, przynajmniej jego powierzchni, oślepia cię potężne światło. Otacza cię potężne światło, coś chyba bardziej tego typu. Ale dobra, mniejsza z tym, zobaczmy dokąd to prowadzi. I... W ten sposób się chyba to wszystko zaczyna. I mam przy okazji chyba tego artefakta, o którym tak dużo było mówione. Postać, powiem szczerze, nie podoba mi się do końca, ale no mówię, najlepsze z tego co się losowało, nie miałem chęci ani czasu. No dobra, czas może miałem na ogarnianie, ale chęci nie miałem. A tego wszystkiego i co tu jest? Wygląda na to, że potrzebuje energii. Okej, okay, tylko... Teraz? Drewno. Okej, okay, czyli wniosek następujący, mogę bić z rączki rzeczy pod drewno. Okej. Okay. Nie wiem, czemu ta gierka początkowo mi się trochę kojarzyła z Foragerem. Wygląda na to, że jest jednak trochę inna. I proszę, drewniany kill-off, drewniana łopata, podstawowy workbench. I trochę pochodni. Powiem szczerze, że to może mieć trochę podobne pod tym względem do chociażby takiej Terrarii, w której poniekąd podobnie to wszystko wyglądało. A, okej. Okay. Okej, okay, prawy przycisk myszy pozwala kłaść. Dobra. Ale nadal można bić nawet z pochodni, z innych rzeczy. Dobra.
Jak na razie gra nic nie tłumaczy. Jeśli chodzi o samo w sobie działanie, może się przekonamy za chwilę, jak to działa. I mamy workbencha, to może go postawmy, zobaczmy, co można z nim robić. O! Niedzielane rzeczy, okej. Okay. Lampa. Konewka. Jakieś rzeczy związane z bazą. Ciekawe, ciekawe. Ale tak, w sumie trochę chyba za szybko się zapędzam z tymi rzeczami. Jak tak myślę. Nic nie wiem o tej grze. W ogóle tylko chodzę i biję wszystko. Chociaż dobra, to jest naturalna rzecz do zrobienia. Ale dobra, mniejsza. A, tu są jakieś w ogóle paski. A, na jedzenie i życie, dobra. Dobra. I no cóż. Może gdybym się bardziej postarał z wytworzeniem swojej postaci innymi rzeczami, to mógłbym bardziej pochwalić póki co możliwości i tak dalej, ale no nie będę może za tym płakał czy czegoś się użalał, że nie chciało mi się tego robić przez to, że jestem leniwy. I przy okazji zdobyliśmy coś. O! Dajkę korzeni. Dobra. Mniejsza. Ale dobra, no proste dosyć to się wydaje jak na razie. Może niedługo się przekonamy, że jest jednak inaczej. I póki co, coś tu jeszcze jest? A. To jest Gorm the Devourer, czy pożeracz, okej. Okay. Nie rozumiem, ale dobrze. Okej, okay. Wydaje mi się, że te rzeczy mogą być unlocked in early access, czyli póki co nie ma. Ale dobra, wiecie co, wydaje mi się, że te rzeczy to mogą być jedne z tych, które powiedzmy, że były reklamowane jako walcz z masywnymi, potężnymi bossami i tak dalej. Okej, kilofon też się kupię podobnie. Ciekawe właśnie teraz jedna rzecz, czy z rączki możemy to rozwalić? O, okej, czyli wniosek następujący, z rączki też można rozwalać, tylko kilofon jest szybciej. I dobra, no. Woda. Naturalny wróg każdego. Każdego po prostu górnika. Szkoda, że nie można pływać, ale tak, zrozumiałe, no. Nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim jak na razie. Bo naprawdę nie czuję, żeby to było jakieś takie szczególne. W sensie przyjemny na początek, ale za mało wiem o tym wszystkim, żeby jeszcze, wiecie, móc tak szczerze oceniać. O, ale coś tutaj błyszczy, a jak błyszczy, to trzeba iść. I uwaga, uwaga, znaleźliśmy miedź. Wspaniała rzecz. Takie miedziane rzeczy móc craftić. Zazwyczaj swoją drogą miedź jest takim startowym materiałem, zauważyłem w grach, chociaż nie we wszystkich. Bo nie pamiętam teraz tytułu, ale była jedna też taka trochę opierająca się na crafting. I tam pamiętam, że zdobycie miedzi to było takie po prostu już super, jej, w ogóle udało się, to cud. Ale tutaj chyba idą za takim najpospolitszym. O, przy okazji ulepszam sobie górnictwo. I mam jakieś skille. A, dobra, czyli te skille tutaj widać, nawet wiadomo, co jakiś skill robi. Górnictwo przyspiesza, czy zwiększa obrażenia górnicze. Running, czy bieganie, przyspiesza delikatnie. Walka zwiększa damage melee. Witalność, no, maksymalne życie. Crafting zwiększa pancerz? Nie wiem do końca, jak to działa, ale dobrze. Dystansowa walka, no oczywiste. Gotowanie. To jest fajne. Pozwala ugotować więcej naraz. Ten, jak to się nazywa. Łowienie ryb na razie nie jest dostępne. A tutaj a szansa na lepsze ten. Ugotowanie. Przy okazji mamy piaski. Piaski, czyli chyba najmniejsze, najbardziej irytujące materiały w Terrarii i innych tym podobnych grach. Ale tak. Będzie można widać też resetować za jakieś rzeczy. Ale póki co ciężko to cenić. I pierwsze, co mamy tutaj, to o, umiejętności, które nie istnieją oczywiście. A póki co możemy wziąć sobie perka, który zwiększa 2% obrażenia górnicze. Okej, czyli jeszcze szybsze kopanie, jej. Cóż, może na piasku to nie jest najlepsza decyzja. Ale chyba, podkreślam, chyba, jak tak patrzę, co w przypadku innych rzeczy typu, no, chociażby wcześniej wspomniana ziemia, czy w sumie wspomniana napotkana, raczej powinien powiedzieć, to chyba jest sensowne. A tu mamy jakieś gluty, bo no co to za gra bez glutów jako jednych z pierwszych wrogów? Okej, powinienem być ostrożniejszy. Zdecydowanie. Na szczęście widać, że śmierć nie ma żadnych konsekwencji większych, ale tak. Jak jeszcze przy tym wszystkim jesteśmy na spokojnie, to
jak już zginęłem, to może zróbmy skrzynkę, jakiś piecyk. Zobaczmy w ogóle właśnie, o co w tym chodzi. No tak de facto to nie jest odcinek z serii na razie. Prawda jest taka, że zanim seria by miała ewentualnie powstać, to musiałbym się przekonać do gry. A póki co to przyjemne, ale... Nie czuję, żeby miało to w sobie to coś, co dajmy na to Stardew miało od początku. Jednak Stardew Valley... Można powiedzieć, że dla mnie zaczynał też taki z perspektywy trochę... Nie wiadomo czego, nieznanego, a wyszło super, więc tak. I przy okazji, jak to działa? A no w sumie tak, to jest dobre do rozbijania... A jak to się nazywa? Ścian? Natomiast łopata mogłaby być chyba lepsze do ziemi i innych tego typu rzeczy. Aż się przekonamy za chwilę. I tak, mamy łopatę. Może będzie jeszcze szybciej? Cześć, łopatą, no czyli raz, dwa, trzy. Nie. A, łopata pozwala podłoże łatwo wykopywać. Dobra. I chyba nie powinienem walczyć z glutami, ale... No, ale... I tak będę robił swoje. Przy okazji, to jest nasz grób? Da się coś z nim zrobić? Aha, czyli... Czyli groby są ozdobami po prostu. No dobra, łopata, jeśli się nie nadaje do tamtego, to może tutaj coś? Sandground. A, dobra, czyli podłoże tutaj nie są zwykłymi klockami, tylko są tymi. Takimi jakby innymi materiałami. Dobrze, ciekawa sprawa. Okej. No i tak, w sumie co więcej można powiedzieć o tej grze jak na razie. Powiem szczerze, naprawdę opisy były zacne. Trailery też nie najgorsze. Ale póki co to się wydaje takie strasznie spokojne. Poza tym, że łatwo zginąć, czego nie będę zaprzeczał, ani nic, bo sam zginęłem od Blegluta. Naprawdę nie widzę tutaj niczego takiego super wyjątkowego. Jak mówię, w przypadku innych gier zazwyczaj coś takiego było. Ale nadal zachęca mnie to bardziej niż co niektóre produkcje, które widziałem. Więc no, może się jeszcze rozkręcić, a póki co... Żeby nie było, że będę marnował czas antenowy. Wykopmy tutaj milion piachu i zobaczmy, czy coś może magicznego odkryjemy. I swoim drogą, jak tam idzie na rozwijanie tego, jak to się nazywało, górnictwa? No nawet dobrze. Bieganie też się rozwinęło, krawcenie mamy już na pierwszym poziomie. I dobra. Tutaj też taka jedna rzecz, widziałem, że wspominasz, że potrzebuje wiertła. I tak, może mieć to sens, skoro tak... W sumie to ta gra dzieje się chyba w czasach rzeczywistych albo około rzeczywistości. Więc to najbardziej ma sens. Ale czy mi się to podoba? No, powiem szczerze, nie lubię takich zabiegów. Nie potrafię tego wytłumaczyć, naprawdę, ale... No nie lubię do końca zabiegów takich właśnie jak... No powiedzmy dorzucanie właśnie wierteł czy coś do takich gier. W sensie okej, fajne to jest, jeśli ma jakiś sens i... Nie działa to dosłownie... Inaczej niż, jak to się nazywa? Kill of, a właśnie 66. Zjem. 70. O. Okej. Okay. Da się usunąć w ogóle tego szlama? O, dobra, fajne. Czyli łopatą można zdzierać szlam z podłogi. Oraz wykupywać grzybki. Dobrze, warto wiedzieć. Fajne, to akurat mi się podoba, muszę przyznać. I mamy tutaj coś nowego. Jakieś inne rzeczy. Tutaj znowu trochę drewna oraz... Jakieś kwiatki. O, świecący tulipan. Dobra. A tam dalej jeszcze jakiś owocek, no... Naprawdę trochę... Nie będę ukrywał, teraz ciężko mi... myśleć, o czym miałbym mówić podczas tego wszystkiego. Ale tak. Gierka jest naprawdę... Powiem szczerze, czuję w niej trochę takiego Foragera. Chociaż Forager był bardziej minimalistyczny w swoim stylu i w ogóle, więc... To uczucie może być trochę nietrafione. Ale oczywiście.
Nie będę mówił tak, nie, bo jeszcze za wcześnie dla mnie, żeby to w pełni oceniać. A teraz jak jeszcze przy czym jesteśmy. Mieczem nie można rozwalać rzeczy. Zrozumiałe? A przy okazji coś tak lata? Czy to oznacza, że tutaj są jakieś skarby, czy coś? Nie, pewnie nie. Ale tak, jak jeszcze przy czym jesteśmy, to właśnie... Okej. Okay. Ancient Gemstone. Co to jest? Dziwny niebieski kryształ wysyłający falę energii. Fale energii, no kto by się spodziewał? A czego my potrzebujemy tego dziwnego czegoś? No oczywiście, że energii. Ale okej, okay, fajnie, że przynajmniej... Znaleźliśmy jakieś coś, żeby sprawdzić, o co chodzi z tym głównym czymś. I tak, takie coś bez takiego czegoś, z takim czymś po prostu wychodzi, ale mniejsza. Ciekawe w ogóle, czy będzie kiedyś opcja kopania obszarowego. Bo wiecie, takie pojedyncze rozbijanie klocków, no... Każe się mocno z większością produkcji. Chociaż co niektóre gry oferują właśnie obszarówki w kwestii kopania. I moim zdaniem tutaj, jeśli naprawdę to będzie się wszystko opierało o właśnie takie w głównej mierze kopanie, no to też by się mogło przydać. A póki co wygląda, jakby potrzebowało energii, no... Ancient Gemstone. Wygląda, jakby potrzebowało energii Ancient Gemstone. Nie mogę nic z tym zrobić, to może tutaj coś? Dobra, nie rozumiem. W sensie, no naprawdę wydawało mi się, że to może być do tego, ale nie. Tutaj coś... Jakoś inaczej trzeba będzie, dobra. W takim wypadku, jeśli to nie jest to, to można się spokojnie chyba zająć czymś całkowicie odmiennym. I tak, przy okazji zobaczysz na tą mapkę, taka fajna. Fajne, fajne. Moim zdaniem przynajmniej. I najważniejsza kwestia. Jeśli chodzi o tą mapkę, nie jest ona jakoś taka przesadna. W swoim stylu. I wykonaniu. Bo wiem, że niejednokrotnie potrafią być... mapy, powiedzmy... zbyt dużo... odkrywające. Co potrafi trochę psuć imersję z rozgrywki. A tutaj, no... ładnie widać, gdzie mniej więcej co będzie. Nie przejmując się jakoś wielce tym, że właśnie to zaspoiluje coś jakoś takoś. I okej, okay, dobra. Widzę, że tutaj dalej nie przejdziemy raczej, więc jedyne co mi zostało ewentualnie do zrobienia, to zebrać więcej metalu, bo zaraz mi się kilofor spadnie, to wiecie. Fajnie byłoby mieć właśnie trochę więcej. No i co to? Okej. Okay. Już mi się nie podoba jedna rzecz, właśnie tym kursorem kopania można w sumie sobie teraz zdradzać po części, gdzie jest jakaś wolna przestrzeń. Fajne niby, ale no... Ja preferuję nie mieć takich ułatwień, więc no... A i przy okazji tu jest jeszcze jakiś... tak, właśnie jakiś owocek. Hardberry. Tam hard. Ogólnie jagódka, serduszka. Najłatwiej tak to nazwać. I okej, okay, czyli te roślinki tego świata po prostu dają nam jakieś takie bonusy za zjedzeniem w różnych dziedzinach, no nic wyjątkowego, ale ciekawe, muszę przyznać. I dobra, szybko aluminium musimy przetupić, czy w sumie miedź, nie aluminium. Nie wiem, czemu powiedziałem aluminium, jestem po prostu jakieś dzisiaj jełopem. I... or. Chyba jedno, co mi zostało, jeśli chodzi o... pomysł, jak się tam dostać dalej. Pewnie to jest tylko podłoże jako takie tutaj, nakładane. A nie, że mogę to zbudować na trawie, no. Oczywiście. Więc dobra, widzę, że są tutaj też opcje kładzenia podłogi ładnej. No, taka minimalistyczna się ta gierka wydaje, ale przyjemna. Nadal muszę to przyznać. Więc tak. Mamy teraz dosłownie 5. Okej. Okay. Na wszelki wypadek weźmiemy zapasowego. I w sumie chyba można iść z powrotem gdzieś jakoś tak szukać szczęścia, życia, czegokolwiek. O proszę, kolejne mieć. Raz, dwa. Czy teraz jest trzy? Tak. Okej, okay. Jeszcze fajna rzecz, którą tutaj widzę. Shiftem, tak samo jak w wcześniej wspominanej Terrarii. Można właśnie sobie rozświetlać teren, więc super.
Trzeba w sumie nie tyle co rozświetlać, co... Nie, dobra, tutaj shift po prostu wskazuje pochodnie. Bo w terrarium zmienił chyba na narzędzie najbardziej stosowne do danej sytuacji. A teraz tak, mamy trzy wytrzymałości, po trzech uderzeniach się rozpadł. Tak, czyli tutaj standardowy schemacik. Wymienię narzędzie często, bo będą ci psuć. Nic odkrywczego, ale dobra. I co? To był jakiś potężniejszy slime? Czy coś, że tak zginęło mu szybko? Nie wiem. Nie wiem. Za to wiem, że tak. I szybko sobie skrót zrobić, co też w sumie spróbuję. I powoli chyba będzie można kończyć odcinka, bo no, prawda jest taka, że... Padło z tego? Nie rozumiem. Ale dobra, wracając. No, pomimo tego, że właśnie gierka jest przyjemna, czy coś, to nie ma co o niej mówić, co więcej tutaj sprawdzać prawdopodobnie. Więc tak, powoli trzeba się... powoli będzie można kończyć, a póki co jeszcze tutaj mamy Endurance Runner, czyli mniej głodniem podczas biegania. Przyjemna rzecz, ale po raz kolejny, no. Ale nie wydaje się, żeby to było aż takie istotne, chociaż wiecie, też... Prawda jest taka, że gry nie znam prawie w ogóle, więc no... Nie wiem, jak to będzie w późniejszych etapach z jedzeniem. O, i proszę, przykładowo mieczykiem można też łatwo drewno niszczyć, więc chyba drewno ma tutaj jakieś takie wyjątkowe... Nie wiem, wytrzymałość minus 10 czy coś. Przepraszam, czemu 10? Nawet nie wiem, czemu 10. I co to? Bomb pepper. Okej, czyli taka papryka chyba jakoś super ostra czy coś, która jest niezdrowa dla, no, dla zdrowia. Ale za to sycące trochę. Podobnie jak wszystko inne można ją ugotować, więc tak. I drewniana skrzynka przy okazji. Da się ją rozbić? A no, da się ją rozbić. Czyli dobra, skrzynki warto rozbijać. Takie oczywiste w sumie, ale... Okej. Ale myślałem, że można. Może nie. I teraz w sumie zacznę gadać głupoty. Nie wiem, czy się już za bardzo rozpraszam, czy co, ale dobra. No tak chyba się będzie zapowiadała cała rozgrywka tutaj. Chyba, że wyjątkowo naprawdę da się tutaj znaleźć tych jakichś bossów czy coś, ale... No niestety się nie zapowiada. Patrząc na cały kształt, więc... Skoro się nie zapowiada na to, żeby byli... żeby właśnie tu byli bossowie, czy coś dostępni, tak łatwo przynajmniej, żeby szybko to sprawdzić, to... Powiedzmy, że chociaż jeszcze wytopimy miedź i zobaczymy, jak działa może gotowanie czy coś, bo w sumie... To byłoby chyba ciekawe, tylko potrzebujemy 6. W sumie fajnie by było mieć też to kowadło, jeszcze ten workbench. Potencjalnie ta gra ma coś jeszcze, naprawdę do pokazania, ale no, to miałby taki mój pierwszy rzut okiem i... Na pierwszy rzut czuję, że coś może w tym być, ale... To chyba nie jest to. To nie to, co czułem przy Foragerze, przy Loop Hero, czy innych grach, które teraz w sumie sobie... Czy to prywatnie, czy to właśnie na kanale ogrywam. Więc te... Chociaż dobra, głównie na kanale, bo... U mnie prywatnie grać to jest ostatnio cud, jak... Chyba opowiadałem też w jakimś odcinku, tylko nie jestem pewien, czy to odcinek, który już jest publicznie dostępny, czy jest to Supraland. Z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym prawie, że chyba. Że dobra, nie będę przesadzał. Obecnie Supraland ma zapas chyba do początku marca, co oznacza, że no, jeśli nie będę siadał do niego, to prawdopodobnie już niedługo by było nawet na bieżąco, chociaż... No tu jest właśnie ten problem, nie będę do niego siadał, a teraz... Zbliża się ponownie znowu semestr, zbliżają się inne rzeczy, więc ja, nie siadać do nagrywania. Jak mam jeszcze czasu, chociaż trochę, no to chcę go wykorzystać. Dlatego też, no widzicie ten epizod na przykład, zamiast jakiegoś jednego live'a. Bo na odcinki łatwiej mi zebrać czas jeszcze przed tym wszystkim, jak ogarniam zamiast... A, dobra, czyli tutaj będzie zbroja. To jest jakiś lepszy stół. Dobra. Zamiast lepszego stołu rzemieślniczego, a... Jak to podnieść? A, dobra, po jakimś czasie samo się podnosi. Dobra, to właśnie zamiast... Już za dużo się plączę, ale zamiast w takim wypadku się męczyć czymś innym, zobaczymy, jak działa gotowanie. Wrzucamy kwiatuszka i bombę. Zaczynamy bombę tą taką, najłatwiej to określić. Paprykę bombową i mamy w ten sposób... Ostrą sałatkę...
tulipanową, która daje prędkość ruchu, jedzenie i lepsze świecenie przez więcej czasu. Dajmy teraz grzybka, po czym ewentualnie jeszcze gdzieś miałem heartbeata, to zobaczymy. Ale tak, oj, przy okazji bombka. A grzybowa sałatka tulipanowa. Okej, czyli tutaj po prostu łączymy tak jakby efekty różnych rzeczy ze sobą. Na zakończenie połączymy tym razem tylko grzyby z herb, no ogólnie tym serduszkowym jagódkiem. Dostając tym samym grzybowy pudding jagodowy. I tak, osobiście mogę powiedzieć, że to mi się podoba akurat, takie kreatywne pomysły na to, żeby sobie łączyć jedzenie. I faktycznie świecimy teraz i poruszamy się znacznie szybciej. Więc tak, zdecydowanie, jeśli kiedyś będę dalej w to grał, a przy okazji nowy talent, dalej, a podkreślam, bardzo możliwe, że tak. O, czyli nie mogę go wziąć w ogóle? Chciałem, wiecie, to ulepszyć, a tutaj mi nie pozwala. Ale dobra, ulepszenie tego za to sprawiło, że już jeszcze szybciej kopiemy, więc no. Ale tak, jeśli kiedyś będę grał, to zdecydowanie będę musiał się bardziej pobawić w ten... właśnie bardziej pobawić systemem zarządzania kuchnią, że tak to nazwę. Bo to może być naprawdę coś dla mnie. Po prostu takie wyzwanie, opracuj idealne jedzenie na każdą okazję czy coś. No i tak, podoba mi się to. Nie będę was okłamywał, naprawdę podoba mi się to. Gierka przyjemna na zrelaksowanie się. Definitywnie ma u mnie plusik za to, że jest koopem. Ale no, brakuje tego czegoś, żeby to jeszcze było uznane za naprawdę grę, którą definitywnie będę chciał brać. Może się będzie miała rozsądną cenę albo dostanę ją od kogoś. Bo wiecie, zdarza mi się sytuacja, że po prostu mogę... Może się zdarzyć właśnie, czy to jeden ze znajomych zobaczy i takie, w sumie masz grę, no, chcę zobaczyć jak ci pójdzie. Czy to siostra decyduje się mnie potorturować kupując mi tą grę. Chociaż potorturować tutaj byłoby chyba raczej... na złym określeniu, bo jak mówię, przyjemnie się gra. Ale dobra, co ja tu będę więcej gadał, marudził, opowiadał, no po prostu widzicie. Symulator bycia podziemnym górnikiem, który kopie w ziemi. I tyle, w sumie. A co tu jeszcze mamy? A, przez 2 minuty świecimy, no tak. Ale chyba prędkość ruchu już spadła. I tak. Jeszcze, jak zauważyłem, mamy bombę, więc... tutaj. I na zakończenie wszystkiego bomba. Zobaczymy, jak działa przynajmniej. Tak. Co tutaj, to się zawiodłem. Ale tak. Kończąc epizodem, bo i tak mamy już prawie pół godziny, co wydaje mi się być wystarczającym czasem na taką gierkę. No to tak. Bomby są tu badziewne. Szczerze to przyznaję. Nie spodziewałem się, że bomby będą takie słabe. Ale tak. Potencjalnie jeszcze w wolnym czasie może zobaczę sobie na to, jak działa ten właśnie system tutaj. Sadzenie roślin, może bossów czy coś. Także spodziewajcie się ewentualnie komentarza pod moim własnym filmem, w którym napiszę wam, czy znalazłem jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy, czy nie. A póki co tak, to już na tyle. Mam nadzieję, że wam się jakkolwiek podobało, bo ja mówię tyle, czuję w tej grze potencjał, ale nie ma tego elementu wow, który był w przypadku innych rzeczy. I cóż, może jeszcze się kiedyś zobaczymy z tym gierką, może nie. Czas pokaże. No i wasze reakcje też pokażą, więc jeśli macie coś do dodania o grze, własne zdanie, jakieś coś, cokolwiek, zostawcie ten komentarz, naprawdę, bo nie ukrywam, jestem zawsze bardzo zadowolony, kiedy widzę właśnie waszą jakąś aktywność, czy to w formie jakichś opisów, podpowiedzi, czy mówicie, że mam jakiś, że no gościu, trochę się myliłeś z tym, tamtym, czy czymś, bo wiecie, to pokazuje, że jednak ktokolwiek jest zaangażowany w życie mojego pseudo kanaliku, a tak szczerze bardziej to po prostu w życie mojego grania w gry. Ale dobra, nie będę się tu rozpowiadał, więc trzymajcie się, no i hej, hej, po prostu. Hej.